USA są takim silnym, 30-letnim facetem, a Chiny to jest taki pan w wieku przedemerytalnym. Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Włoskiej Wojnie i zapraszam do obejrzenia naprawdę bardzo ważnego odcinku poświęconego demografii Chin, a demografii USA i temu, które z tych krajów wygrywa i wygra demograficznie, a zatem wygra gospodarczo. Zanim jednak przejdziemy do obejrzenia odcinka, przypominam, że jeżeli ten arcyważny odcinek spodoba Wam się, zalajkujcie, zasubskrybujcie, możecie wesprzeć mój kanał w programie Patronite. No i oczywiście ważna rzecz, czyli reklama. Jak wiecie, lubię mapy. Znacie już mapę polskiego, więc teraz czas, abyście poznali mapę polskiego rynku pracy na Racket Jobs. Jest to portal pracy przyszłości. Znajdziecie tu tysiące ofert pracy z marketingu, sprzedaży, finansów czy inżynierii, a na dodatek z jawnymi wynagrodzeniami, dzięki czemu już aplikując będziecie wiedzieli, jakich pieniędzy możecie się spodziewać. Racket Jobs to portal, który wyróżnia genialna wręcz prostota. Zaczynamy od wejścia na racketjobs.pl, następnie na cel obieramy sobie branżę na górze strony. Potem wskazujemy, jakiego oczekujemy uposażenia, czyli wynagrodzenia oraz odpowiedniego stopnia, a w zasadzie naszego doświadczenia. No i już nie stoi nic na przeszkodzie, aby wybierając pośród samych dopasowanych ofert znaleźć to, co nas interesuje. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć. Dodatkowo dzięki mapie po prawej stronie możecie dokładnie zlokalizować miejsce swojej przyszłej pracy. Pozostaje tylko uzupełnić formularz aplikacji, ustrzelić czerwony przycisk i przekierować swoje zgłoszenie wprost do jednego z tysięcy pracodawców. Warto sprawdzić, słuchajcie, szukanie pracy w branży elektronicznej, znaczy w formie elektronicznej jest naprawdę fajne, miłe i przyjemne i zachęcam do skorzystania z RacketJobs.pl. A po tej reklamie zapraszam do obejrzenia odcinka. Dzień dobry, drodzy widzowie, tak jak zapowiadałem w rozbiegówce, dzisiaj bardzo ważny odcinek, być może najważniejszy na kanale, ponieważ traktujący o tym, co jest kluczem do zrozumienia przepychanek na linii USA-Chiny, czyli demografia. Demografia, co za tym idzie gospodarka, są kluczem do zrozumienia tego konfliktu, kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje. W związku z powyższym pozwoliłem sobie zaprosić na kanał świetnego człowieka, fachowca Ariela z obek.pl, który może i zgodził się rozjaśnić trochę spraw związanych z demografią Chińskiej Republiki Ludowej, z demografią USA. Myślę, że to będzie ciekawy i to będzie też jeden z tych bardzo, bardzo ważnych odcinków na kanale, ponieważ owszem, można się pasjonować lufami, milimetrami pancerza, czołgami, rakietami, ale tutaj bronią jest gospodarka, tutaj bronią jest demografia i wbrew obiegowym informacjom i takiej chińskiej propagandzie wcale nie jest dobrze w państwie środka. No i w tym momencie muszę zapytać ciebie, Arielu, jak to jest? Cześć. Dlaczego? Cześć. Cześć, cześć, Jarku, cześć. Dlaczego jest tak źle, skoro oficjalnie jest tak dobrze? No niby najludniejszy kraj na świecie, no ale obaj wiemy, że te statystyki są fałszowane. To jest nie tak, tak jakbyśmy mieli najpierw powiedzieć widzom. Chodzi o centralne planowanie, które zderzyło się ze zmianami cywilizacyjnymi. Nałożyły się dwie kwestie, to znaczy spadek dzietności wynikający z polityki jednego dziecka i zmiany cywilizacyjne, czyli urbanizacja i dążenie do konsumpcjonizmu, a nie do zakładania rodziny. To spowodowało, tak? I tu ci muszę, Ariel, przerwać, bo nasi widzowie mogą tego nie wiedzieć. Słuchajcie, przez lata, przez dekady w Chinach obowiązywała polityka jednego dziecka. To była polityka, która głosiła, że para, dwójka ludzi będąca w związku małżeńskim lub nie, jak zwał, tak zwał, konkubinacie, może mieć tylko jedno dziecko. Z dwoma wyjątkami, tylko dodam. Na wsiach, jeżeli pierwszym dzieckiem była dziewczynka, to para mogła się starać o drugie dziecko oraz jeżeli chodzi o mniejszości etniczne, one miały prawo do posiadania dwójki dzieci. I teraz znowu tutaj trzeba wyjaśnić widzom kanału. W kulturze chińskiej i w Chińskiej Republice Ludowej, słuchajcie, tam nie ma ZUS-u takiego, jak jest w naszym rozumieniu. I systemu emerytalnego takiego, jak jest to w naszym rozumieniu. Tam, szczerze mówiąc, jest dziki kapitalizm. I ważne jest, żeby podkreślić tutaj, że w cywilizacji chińskiej jest niesamowicie silny nakaz opieki dzieci nad rodzicami. Czyli na starość, kiedy to, tak jak u nas kiedyś funkcjonowała wieki temu funkcja, znaczy instytucja wycugu, tak? Czyli starzy ludzie szli na wycug na starość, czyli dzieci musiały się opiekować starymi ludźmi, tak? Swoimi rodzicami, dziadkami, znaczy no zawsze się dzieci opiekowały rodzicami. Czyli w ramach wycugu nas nawet kiedyś podpisywano umowy związane z wycugiem, czyli że starszy człowiek zastrzegał sobie, że odda gospodarkę synowi, ale w zamian musi mieć tyle i tyle jajek dziennie, pół bochenka chleba na przykład, pierzynę, miejsce na zapiecku.
Takie rzeczy możecie znaleźć bez problemu na przykład w skansenach w Polsce, jak ktoś się tym interesuje, może pochodzić, poszukać na przykład wzorów takich umów, ponieważ na końcu XIX wieku to zaczęto po prostu spisywać, tak? No bo rodzice czasami bali się, że dzieci mogą mieć różne intencje. Natomiast w Chinach, słuchajcie, to w zasadzie przetrwało do dziś. Czyli tam dzieci opiekują się rodzicami na stare lata i tylko problem cały polega na tym, że syn ma obowiązek opieki nad dziećmi. To jest tak silnie zakorzeniony imperatyw w kulturze, natomiast nie musi się zajmować teściami, a żona z całym inwentarzem wchodzi, że tak powiem, do gospodarstwa męża. Efekt jest tego taki, że jak wprowadzono politykę jednego dziecka, no to tam metodą planowania rodziny była aborcja. I w efekcie, no niestety rozpoczęto, co tu dużo mówić, masowe zabijanie dziewczynek, ponieważ syn miał obowiązek uwarunkowany kulturowo opieki nad rodzicami na stare lata, no a córka mogła, ale nie musiała, bo ona się wrzeniała w rodzinę czyjąś. No i tutaj mogę oddać tobie głos, pewnie mnie poprawisz, tak, bo to tak bardzo upraszczam. Jeżeli chodzi o kwestię tych aborcji, dokopałem się do liczb, które mówią o tym, że w latach 2015-2020, czyli już w latach, w których wycofano się z polityki jednego dziecka, co roku dokonywano około 9 milionów aborcji. Ja tylko dodam, że w tych latach liczba urodzeń to jest na przykład, to jest około 17 milionów z hakiem. 2017 rok to jest 17,8 miliona. Ciekawostka, w 2021 jest to już 10,5 miliona, czyli mamy dość radykalny spadek. Po drugie, wprowadzono co prawda system emerytalny w Chinach. On jest bardzo, nie obejmuje wszystkich obywateli, to jest pierwsza kwestia. Po drugie, efektywny wiek emerytalny w Chinach, czyli to, w jakim wieku statystycznie osoba przechodzi na emeryturę, to jest 54 lata. 50 lat dla kobiety, która pracuje fizycznie, 55 dla kobiety, która pracuje umysłowo, 60 lat dla mężczyzny. System emerytalny chiński, według chińskich danych, bodajże według Pekińskiej Akademii Nauk Społecznych, w 2035 roku zbankrutuje i trzeba będzie do niego dopłacać kilka bilionów juanów rocznie. Według tej samej instytucji wzrost nakładów na emerytury w Chinach będzie wynosił 8% rocznie między 2020 a 2030 roku. W 2020 roku wydatki na emerytury w Chinach to było skromne 3 miliony złotych. Czyli inaczej rzecz biorąc, chiński system emerytalny będzie miał ten sam problem jak ZUS polski czy inne systemy, czyli po prostu będzie trzeba do niego dopłacać z budżetu centralnego, żeby to się spinało. Tak w dużym skrócie, tak, dobrze rozumiem? Tak, dokładnie. Natomiast już w 2019 roku jedna z prowincji zanotowała spadek, czy brak w kasie, w systemie emerytalnym na skromne 2,5 miliarda dolarów, które musiała dopłacić centrala. I tutaj też jest ciekawostka, ponieważ oni mają to rozbite na prowincje, z tym, że w 6 prowincji w 2021 roku zanotowało spadek ludności, z tym, że na przestrzeni 2010-2020 jedna prowincja zanotowała na przykład spadek liczby ludności w wysokości 17%. Tak, bo... Dlatego tamte problemy będą bardzo poważne, jeżeli chodzi o to. Tutaj tak jeszcze takie, popraw mnie od razu, Ariel, bo ja mówię, że nie jestem ekspertem od Chin, dlatego poprosiłem, żebyś się zgodził wystąpić na kanale, za co bardzo tobie jeszcze raz dziękuję. Z tego, co pamiętam, to z raportów CIA były ujawnionych oczywiście, bo CIA wydaje takie jawne biuletyny do poczytania. Migracja w Chinach wygląda tak, że kto może i kto żyje, to się przenosi na wybrzeże. Tak, czyli tak jest. Dokładnie tak. I to jest też ciekawostka, ponieważ ta migracja powoduje problemy demograficzne. To znaczy ona jest dwojaka. Ona jest stała lub czasowa. Stała to znaczy, że migrant osiedla się na wybrzeżu Chin, co powoduje, że na 10 miast najdroższych na rynku nieruchomości, to znaczy liczymy ile średnich miesięcznych pensji trzeba wydać, żeby kupić mieszkanie, 6 to są miasta chińskie. Tak. Okay. I wcale Pekin nie jest pierwszy, bodajże jest Szanghaj. To jest pierwszy model migracji. Drugi model migracji jest to migracja czasowa, czyli na kilka miesięcy w roku migrant wyjeżdża na wybrzeże, po czym na miesiąc wraca do siebie.
I w kolejnym roku znowuż 11 miesięcy na wybrzeżu, miesiąc u siebie. Ten miesiąc to oni spędzają mniej więcej na w tym okresie, znaczy najczęściej w okresie chińskiego Nowego Roku. I to powoduje dwie komplikacje. Pierwsza to jest taka, że ceny na rynku, dzietność, przepraszam, w tych bardzo drogich miastach jest dramatyczna. No Szanghaj na przykład 2021 rok to jest prawdopodobnie pół dziecka na kobietę, Hongkong to jest 0,7 dziecka na kobietę. Po prostu ci ludzie mieszkają w dramatycznych warunkach, kilkanaście osób na 30 metrach kwadratowych, standardowa opcja, czy w zamkniętych noclegowniach, gdzie są pilnowani przez pracodawców. A druga opcja jest taka, że jeżeli 11 miesięcy jesteś migrantem i tylko jeden miesiąc w roku jesteś u siebie w domu, to bardzo ciężko stworzyć więzi społeczne, a co na tym idzie stworzyć tą podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina. Dlatego również dzietność spada. Wspominałeś też o tym, o tej różnicy w ilościach narodzin dziewczynek i chłopców. Tak. Według danych z 2010 roku na 100 dziewczynek w wieku od 0 do 14 lat przypadało 110 chłopców. No to jest duża dysproporcja. To oznacza, że na 100 urodzonych dzieci 55 to są chłopcy, 45 to są dziewczynki. I teraz powiedzmy sobie zabawną rzecz, zresztą dramatyczną, jeżeli chodzi o Chiny. Na podstawie spisu powszechnego, który nie dostarcza wartościowych danych, ponieważ Chińczycy w ciągu w momencie spisu dopisali sobie 20 milionów urodzeń. Zdarza się. Tak. Ciekawostka, jaka jest różnica pomiędzy państwem demokratycznym a państwem autorytarnym? Jak szuka się danych na temat demografii chińskiej, bardzo ciężko znaleźć. Mało tego, na przełomie dekady wydano książkę, biuletyn wewnętrzny dla partii chińskiej, partii komunistycznej na temat demografii i chiński demograf Fuxian chciał z nią wyjechać za granicę. Nie otrzymał swojego egzemplarza i powiedziano mu, że jeżeli by celnicy go złapali z tą książką, poszedłby siedzieć. Tak, no bo tutaj znowu dla naszych widzów do powiedzenia, pamiętajcie, że w państwach autorytarnych, takich jak Chiny, takich jak Iran, takich jak Rosja, bo Rosja też jest krajem autorytarnym, mówimy o mniejszych lub większych totalitaryzmach już tak naprawdę, oficjalne dane, czy gospodarcze, czy społeczne, zawsze są bronią, zawsze są propagandą, zawsze są wykorzystywane w celach wojny informacyjnej danego reżimu. I takie te kraje po prostu takie są. Natomiast tutaj od razu odpowiem, że chyba ty podlinkowałeś bardzo ciekawą rzecz na Twitterze, dotyczącą tego, w jaki sposób można było dojść do tego, ile się rodzi dzieci. Ponieważ tak. Dzieci w Chinach są obowiązkowo szczepione BCG, czyli szczepionka na gruźlicę. I te dane, Chińczycy nie upilnowali danych na temat dawek szczepionek BCG. Również do momentu, do którego ogarnęli sieć, można było zobaczyć, jak spada liczba wyszukiwań w ich wyszukiwarce internetowej rzeczy dotyczących ubranek dziecięcych, mleka w proszku i innych rzeczy. Na tej podstawie, Ariel, przypomnij, tam się o ile rozjechały oficjalne dane? Znaczy, powiem w ten sposób. Wynikało na to, że na jedna dawka szczepionki została wykorzystana do szczepienia 2,7 dziecka. No, czyli możemy założyć, że dzietność była w tych latach dwukrotnie zawyżona prawdopodobnie, znaczy, tak? Dwukrotnie myślę, że nie. Myślę, że jednak to jest trochę mniejsza skala, ponieważ Chińczycy zapewne po prostu wykorzystywali jedną dawkę do szczepienia kilku ludzi. Okej. Ale trzy trójki wątpię. Tak. Dlatego tak. Na pewno to jest zawyżone, natomiast same oficjalne dane o tym mówią. Jeżeli mamy o tym spadku dzietności, jeśli mamy 2017 rok i prawie 18 milionów urodzeń, a 2021 już 10,5 miliona urodzeń, to tak. Nam pokazuje nam spadek urodzeń na skalę niewyobrażalną. Dla porównania 2017 rok USA 3 miliony 800 tysięcy urodzeń, 2021 3 miliony 600 tysięcy urodzeń. Co istotne, w momencie, w którym ten spadek w Chinach jest stały, ponieważ już w 2020 roku spadek urodzeń, czy liczba urodzeń spadła z prawie 18 milionów w 17 do 12 milionów, to w Stanach ten spadek jest spowodowany po prostu sytuacją covidową i już ten poziom dzietności, który w 2020 roku w Stanach wynosił 1,68, on już znowu rośnie. On się odbija. Idzie w stronę dwojga dzieci na kobietę.
No dobra, ale teraz wróćmy na chwilkę jeszcze do Chin, ponieważ tak, żeby nasi widzowie mieli podsumowanie, czyli tak, ogromna migracja na wybrzeże chińskie, czyli tak, z interioru w stronę wybrzeża, rozchwiana struktura demograficzna, czyli mamy więcej facetów niż kobiet. Tak jest. Spadła dzietność i to spada dzietność dużo bardziej niż oficjalnie pokazują to dane chińskie. Jeśli mogę słowo, 2020 rok oficjalny, znaczy dane za 2020 rok oficjalne, dzietność na poziomie 1,3. Za 2021 oficjalne dane 1,14, natomiast niezależni demografowie chińscy mówią oficjalnie dzietność wynosi około 0,9 dziecka na kobietę. Tak, czyli się zwijają Chińczycy, mówiąc szczerze, bo do zachowania populacji jest potrzebne 1,2 bodajże. Nie, 2,2. 2,2, przepraszam, znaczy tak, zachowania 2,2, przepraszam, to mój błąd. Tak, tak. Natomiast kolejna sprawa. No dobrze, ale ktoś powie, no przecież Chińczyków jest dużo. Tylko wiemy, że nie ma ich 1,5 miliarda, nie ma ich 1,4 miliarda. Ile tak naprawdę jest Chińczyków? Powiem w ten sposób. Ja za osobę taką top 1, jeśli chodzi o demografię chińską, uważam pana demografa Fuxiana, który pisze rzeczy o chińskiej demografii na tyle niemiłe, że został wyproszony od siebie z kraju. No tak, to też dużo mówi, czyli jest dysydentem. Dokładnie, tak. Obecnie wykłada na uniwersytecie, którymś z uniwersytetów amerykańskich. On twierdzi, że trzeba odjąć około 200 milionów ludzi. To tak. Tak. I jeszcze jedna kwestia. Nie jest ważna liczebność społeczeństwa. Jest bardzo istotna, ale to nie jest najważniejsze. Liczy się jego struktura. To znaczy, ile osób pracuje. Jeżeli nie zobaczymy na dane chińskie, to w wynikach spisu powszechnego, według danych chińskich, w 2020 roku 250 milionów ludzi to byli emeryci. W 2025 roku ma być to 300 milionów, a w 2033 roku 400 milionów. I zaznaczam, że to są oficjalne dane chińskie. Oficjalne, tak. I idźmy dalej, jeżeli mamy kwestię podziału wiekowego. W 2010 roku osób w wieku 60 lat, osoby w wieku 60 lat stanowiły 13% społeczeństwa. W 2020 roku jest to blisko 19% społeczeństwa. W 2010 roku osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 70% społeczeństwa, obecnie 63% społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, że mówimy dalej o oficjalnych danych chińskich. Czyli inaczej rzecz biorąc, oficjalne dane, które są przypudrowane, ucukierkowane, ulukrowane, jak zwał, tak zwał, ucukrowane, przepraszam, już pokazują, że społeczeństwo chińskie tak naprawdę zestarzało się, zanim się dorobiło. Postawiłbym taką tezę, czy to za ostro? Powiem więcej. Społeczeństwo chińskie w 2020 roku, według oficjalnych danych chińskich, miało praktycznie identyczną średnią wieku, czyli ile ma średni mieszkaniec Chin, co USA. Przy kilka razy mniejszym poziomie PKB per capita. Tak, to jest jak najbardziej słuszna teza. Mało tego, doświadczenia z Azji Wschodniej pokazują, że im uboższe społeczeństwo wchodzi poniżej tego progu zastępowalności pokoleń, czyli ma mniej niż 2,2 dziecka, tym ten spadek dzietności jest wyższy. Japonia zatrzymała się na poziomie 1,3-1,4, ale już na przykład Korea Południowa to jest poniżej jednego dziecka. A zestarzała się jako biedniejsze społeczeństwo. Tak. Przypominam, że Korea Południowa jest znacznie bogatsza od Chin. Tak. I jeszcze taki malutka wisienka na torcie. Na świecie w tym momencie przebywa 250 milionów migrantów, czyli osób, które przebywają w państwie innym niż się urodziły. W 2050 roku ma być to 400 milionów migrantów. Przy spadku między 2010 a 2020 roku spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w Chinach wynosił skromne 40 milionów. To nam pokazuje, że Chińczycy nie będą w stanie imigrantami załatać swojej luki na rynku pracy. Nie ta skala. Także jak najbardziej Chiny zestarzały się przed tym, jak zanim się wzbogaciły, i Chińczycy o tym doskonale wiedzą. Tylko nie mówią tego wprost. Przykład. W Chinach w tym roku zaostrza się prawo aborcyjne.
I to nie na takiej zasadzie, że jak kiedyś po prostu szło się do lekarza, dzień dobry, proszę aborcję, proszę bardzo. W tym momencie w Chinach jest to prawo zaostrzane. Mało tego, w chińskiej partii komunistycznej już jest informacja, że awansuje ten, który ma dzieci. I o żadnych aborcjach nie może być mowy. 17 prowincji w sierpniu tego roku dyskutowało na temat tego, jak mocno te prawa aborcyjne zaostrzyć. I bardzo wiele wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z bardzo restrykcyjnym prawem aborcyjnym w Chinach. Czyli myślisz, że co, że oni będą chcieli zrobić to, co zrobił Ceausescu w Rumunii? Czyli zakaz aborcji de facto, żeby próbować pompować demografię? Dokładnie tak. Efekt będzie odwrotny. Tak, prawdopodobnie efekt, tak. Tak, ponieważ po pierwsze, też tak dla jasności, jeśli chodzi o demografię. Demografia jest o tyle ciekawą kwestią, że dzisiaj wiemy, ile będzie 20-latków za 20 lat, bo ci ludzie się już urodzili. Tak. Wiemy, ile mamy dzisiaj osób w wieku produkcyjnym, w wieku rozrodczym. Generalnie kobiety najbardziej płodne są do 30-35 roku życia. Różne dane spotkałem. Osoby, które dzisiaj w Chinach są w tym wieku rozrodczym, to już jest niż demograficzne. No tak. Czyli nawet gdybyśmy założyli, że dzisiaj schodzi dobry Bóg i mówi, każda Chinka będzie rodzić swoje dzieci, to i tak nie wystarczy, żeby zapełnić lukę, a dodatkowo efekty zobaczymy najwcześniej za 20 lat. To, co mówisz, jest o tyle dla mnie troszeczkę przerażające jako osoby, która śledzi raczej konotacje militarne niż demograficzne, że Chińczycy wiedzą i muszą mieć świadomość, że oni przegrają. Że oni do połowy tego stulecia przegrają demograficznie i gospodarczo i oni nie zrealizują swoich celów stania się centrum gospodarczym świata, wyparcia Stanów Zjednoczonych. Do Stanów Zjednoczonych zaraz przejdziemy w drugiej części dyskusji, ale wszystko wskazuje na to, że Komunistyczna Partia Chin ma świadomość, że nie będą w stanie wygrać demograficznie i gospodarczo. Próbują budować nowoczesną gospodarkę, oczywiście, inżynierowie, wykształcenie, ściągać wykształconych na Zachodzie specjalistów, ale widać, że mi się to rzuciło mniej więcej jak w zeszłym roku na jesieni analizowałem piramidy demograficzne. Kluczem dla mnie była piramida demograficzna Rosji. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, dlaczego, bo ja uważam, że te powody agresji na Ukrainę to były takie XIX-wieczne, czyli demograficzno-gospodarcze tak naprawdę ze strony Rosji. To jest temat na osobną, długą dyskusję. Mam nadzieję, że kiedyś do niej wrócimy a propos tylko Rosji. Natomiast z ciekawości zacząłem porównywać, zacząłem się zastanawiać, czy ten, swego czasu straszono, że Chińczycy zaleją Syberię i tak dalej, no i zacząłem porównywać piramidę demograficzną Rosji i Chin. To się okazało, że w sumie obie są tak samo chore, jeżeli można stwierdzić. Tak. Wskazują podobne trendy, a do tego trzeba dodać migrację Chin z interioru na wybrzeże, co w zasadzie całkowicie niweluje jakiekolwiek obawy rosyjskie dotyczące agresji i kolonizacji Syberii. Mówiąc, że jest to bzdura. Wspominając kwestię broni atomowej, wojen i tak dalej. Tutaj dodam jeszcze tylko dwie kwestie. Jeżeli chodzi o to, jak mocno jest to ważna, demografia jest ważna dla władzy chińskiej. Jeżeli Xi z dnia na dzień stwierdza, że zamyka branżę edukacji prywatnej, czyli korepetycji, i mówi wprost, powodem tego jest zbyt duży koszt wychowania dziecka. Tak. Jeżeli Xi oficjalnie wprowadza plany demograficzne, czyli ile ma się urodzić dzieci, to pokazuje nam, że Chińczycy, chińskie władze świetnie sobie z tego zdają sprawę. Amerykanie również stworzyli taki raport mówiący o tym, że w 2030 roku Chiny zaczną słabnąć, właśnie z powodów demograficznych. Pojawia się jeszcze jedna kwestia, migracja zewnętrzna z Chin. Oczywiście nie występuje oficjalnie. Dlaczego w ciągu dekady mniejszość chińska w wielu państwach się podwoiła? No nie wiemy niestety. Ale z Chin ludzie nie wyjeżdżają. Z raju się nie wyjeżdża. No tak, ale głosują nogami. Dokładnie tak. Dlatego mają tą świadomość. Nie chcę się wypowiadać na temat tego, co zrobią, z tym, że im się bardzo szybko ten czas będzie kurczył i to każda dekada będzie coraz gorsza. No i właśnie to nastawia dwie, znaczy tu są tylko dwie możliwości, Ariel, to jest z mojego poletka. Mogą próbować przeczekać i faktycznie postawić na gospodarkę technologii w jakiś sposób, zaawansowanych, ale czarno to widzę, bo Chiny są po prostu tanią montownią świata. Albo
mogą niestety spróbować desperacko uciec do przodu, czyli to, co odwalił Putin w tym roku. I tego się obawiają Amerykanie i dlatego Amerykanie głośno mówią, że okienko możliwości dla Chin to się zacznie zamykać na siłowe zmiany, przyłączenie Tajwanu i tak dalej, około 2030 roku. To ma przełożenie Tak. na Wojsko Polskie, to ma przełożenie na reformy Wojska Polskiego, to jest temat na osobny odcinek, który będzie w przyszłym tygodniu, czyli jak, w którym kierunku idą reformy Wojska Polskiego, demografia Wojska Polskiego i tak dalej, bo tu już mam pewne swoje przemyślenia i pewne swoje dane powyciągane, zresztą na bazie twoich danych, żeby nie było, Spokojnie. które są świetne, szapoba. Natomiast, no to tak, to nas prowadzi do konkluzji, nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale że Chińczycy albo będą próbowali postawić na zupełnie przemodelowanie gospodarki, co już próbują po części, albo będą chcieli uciec do przodu i podjąć siłowo wyzwania jakieś, kiedy są jeszcze silni, tak, mówiąc tak kolokwialnie. Tak, natomiast ja tutaj widzę pewien, też pewien problem dla Chińczyków. Dzięki uprzejmości Krzysztofa Pawliszaka, który na Twitterze dość dużo publikuje o Chinach, miałem taką wątpliwość, dlaczego Chińczycy robią te twarde lockdowny. I Krzysztof wysłał mi dane, które pokazują jasno, chińska służba zdrowia jest w takim stanie, że nie mogą pozwolić do masowej ilości zachorowań. Dlatego i oni niszczą swoją gospodarkę w tym momencie, tymi lockdownami. No powiedzmy sobie, na poniedziałek 22 chińskie miasta, które odpowiadają za blisko 9% PKB, są objęte całkowitymi lockdownami. Znowu spowoduje to również spadek dzietności, bo tak się dzieje w Chinach. Dlatego ja myślę, że z jednej strony im się ten czas kończy, a z drugiej w tym momencie jeszcze nie mogą dokonać żadnych nerwowych ruchów, dopóki nie uporają się ze swoimi problemami związanymi właśnie z daną chorobą. Dobra, Ariel, zanim skończymy wątek chiński, trzy twoje prognozy dla Chin związane z demografią. Co byś miał powiedzieć tak z lotu ptaka? Czyli duży obrazek, podsumowanie dla widzów. Trzy takie mocne tezy o Chinach. Jak byś to podsumował? Wymarły Zachód. Całkowicie wymarły tereny, które nie są przy wybrzeżu. Po drugie, jeszcze większe napady agresji, wściekłości wobec kobiet. To już się pojawia, pojawiało się zawsze, ale obecnie jest wyjątkowo widoczne nawet w chińskich mediach i to się robi problem dla chińskich władz. I po trzecie, stagnacja gospodarcza. Dam przykład. W Japonii spada liczba ludności, spada liczba dzieci, społeczeństwo się starzeje. Japonia jest wysoko rozwiniętą gospodarką. Tam PKB spada, rośnie, generalnie stagnacja, ale PKB per capita rośnie. W Chinach będzie inaczej moim zdaniem, to znaczy ani nie będzie rosło PKB, ani nie będzie rosło PKB per capita. Czyli będzie spadać de facto. Bo jak inni będą rosnąć naokoło, to oni będą spadać. Dokładnie tak. I jeszcze jakbym mógł czwartą dodać od siebie. Ciekawi mnie, jak będą się w związku z tym układać relacje indyjsko-chińskie. Bo Indie będą jeszcze przynajmniej przez 3 dekady rosnąć demograficznie. Tak. Okej, w drugiej części rozmowy, Ariel, przedstawiłeś nam, bardzo Tobie dziękuję, demografię Chin. Takie najważniejsze key pointy, powiedzmy, punkty kluczowe dotyczące demografii Chin. USA. No, musimy mieć jakieś porównanie. No, naszym punktem odniesienia nie będzie Tajwan, czyli Republika Chin, nie będą Australijczycy, nie będą Japończycy, chociaż mogliby być, ale nie. Porównajmy to do społeczeństwa i do USA. Co możesz powiedzieć o sytuacji USA? No, wiemy, że jest ona diametralnie inna niż chińska, ale jakie są twoje tutaj wnioski, przemyślenia? Powiem w ten sposób. Demografia USA jest bardzo nudna. Znaczy bez zmian. Okay. Dzietność w okolicy dwójka dzieci na kobietę spadła poniżej dwójki w 2009 roku dopiero, czyli po kryzysie, czyli 20 lat później niż chińska. Około ten 1,8 dziecka cały czas występuje. Spadek był w roku COVID, w 2020 roku. Teraz mamy do poziomu 1,7, teraz ewidentnie ta dzietność wzrasta. Bardzo istotne jest to, że USA przyciąga olbrzymią ilość imigrantów, co powoduje, że według wszystkich dostępnych prognoz mi znanych do 2100 roku będzie rosła liczba osób w wieku produkcyjnym w Stanach. Czekaj, powtórz, bo tu mi się palą styki. Czyli tak,
W Chinach już się zmniejsza ilość osób aktywnych zawodowo i będzie się zmniejszać cały czas. Tak. Natomiast w Stanach do 2100 roku, zgodnie z trendami demograficznymi, będzie się zwiększać ilość osób w wieku produkcyjnym. Tak. Ten wzrost był trochę mniejszy w ciągu ostatniej dekady, bo przypominam, w Chinach spadło to o 40 milionów, w USA wzrosło tylko 7 milionów i znowu mówimy o oficjalnych danych, ponieważ USA ma bardzo jawne dane, to jest w ogóle piękne, jeżeli chodzi o Stany. USA nie muszą nikogo prosić o pieniądze, dlatego nie robią takich ciekawych ruchów jak polscy demografowie oficjalni. W związku z tym co roku publikują sobie taki mini spis ludności. Ale mają dużą ilość nielegalnych imigrantów. Mhm. Także ta liczba na pewno jest większa osób w wieku produkcyjnym. Natomiast oficjalna liczba rosła tak powoli, że jest tylko 7 milionów. Przypominam, 16 milionów Polaków wytwarza PKB na poziomie 600 miliardów dolarów przy naszej efektywności pracy. Przez Trumpa. Ponieważ Trump ograniczał migrację. Mhm. Następnie mieliśmy ten 2020 wypechowy i wszystko wskazuje na to, że teraz jak ta sytuacja już się uspokoiła, znowu mamy wzrost liczby migrantów i to oznacza, że ta liczba osób w wieku produkcyjnym będzie rosła. Przykładowo, jeżeli chodzi o liczbę osób, które urodziły się poza USA, a mają prawo głosu, to na dzień dzisiejszy jest to 23 miliony osób. I to w ciągu 20 lat jest skromny wzrost o 93%. Skromny wzrost o 93%, bardzo skromny to jest. To. Tak, z tym, że pamiętajmy, że to są osoby, które dostały obywatelstwo. Mhm. A za Trumpa te obywatelstwa nie były zbyt chętnie przyznawane. Bardzo wiele wskazuje na to, że przyszła dekada, obecna dekada, to będzie okres olbrzymiej migracji do USA. I USA ma jeden wspaniały rezerwuar siły roboczej. Amerykę Południową. Mm-hmm. Która po 2020 roku w Ameryce Południowej bardzo spadł poziom życia. Tak. Tam bodaj o połowę w niektórych państwach wzrosła liczba osób poniżej progu ubóstwa. Ja zaznaczam, próg ubóstwa, a nie to, co w Polsce uznajemy za próg ubóstwa. To są dwie zupełnie inne kwestie. Tak. No jak między krzesłem tam, a krzesłem elektrycznym, nie? To u nas to ubóstwo to nie jest ubóstwo. Ubóstwo to jest tam, tak, to umówmy się. Dokładnie. I to pozwala sądzić, że Amerykanie będą mogli masowo ściągać do siebie migrantów. Tak jak to robią teraz. Jedynym ich konkurentem tak naprawdę w regionie jest Kanada, która ściąga około 400 tysięcy migrantów rocznie, z tego co mi się nawet rzuciło w oczy. Natomiast Amerykanie z swoją potężną gospodarką, ze swoimi olbrzymimi zasobami ziemi, z brakiem problemów z wyżywieniem tej ludności, są w stanie tych ludzi ściągać. I teraz kolejna kwestia. Pojawiło się inne źródło migracji do Stanów, czyli Azja Wschodnia, ze szczególnym uwzględnieniem Chińczyków, którzy jak wiadomo z raju nie wyjeżdżają. Jeśli byśmy powiedzieli o jakichś dwóch grupach społecznych, które najszybciej w Stanach rosną, czyli po prostu odsetek w stosunku do całego społeczeństwa, są Latynosi i Azjaci. Azjaci w ciągu dekady z 2 do 4% społeczeństwa urośli. 10 lat dla mnie bardzo wysoki wzrost. Tak. I też trzeba powiedzieć jedną kwestię. W Stanach, tutaj to z Markiem Asimo bardzo śledzimy, pojawia się pewnego rodzaju rewolucja prawno-kulturowa. Okay. To znaczy po ostatnich wyrokach Sądu Najwyższego wszystko wskazuje, że podobnie jak w Chinach, w wielu Stanach zostanie ograniczone prawo do aborcji. Mm-hmm. Nie będzie to moim zdaniem miało jakiegoś wpływu na demografię amerykańską. Po prostu ktoś pojedzie do drugiego stanu. Mhm. Natomiast największą taką bolączką Amerykanów to były ciąże wśród nastolatek. Na ten moment po 20-30 latach edukacji ten problem już nie jest, czy nawet bym powiedział, jest marginalny. Okej. Okay. Do tego trzeba dodać to, że Amerykanie rośnie też odsetek, jak wspominałem, Latynosów, którzy są jedyną grupą społeczną w Stanach, która się wyróżnia pod względem dzietności. Ta dzietność jest powyżej dwojga dzieci na kobietę. Okay.
Czyli tutaj ja bym był spokojny o amerykańską demografię, bo ponieważ mamy napływ, stały napływ imigrantów, mamy stały napływ, znaczy mamy dość porządną demografię, jeśli chodzi o dzietność. Moim prywatnym zdaniem ona dobije do 1,9, nie przekroczy 2,2. Trzeba powiedzieć jasno, jest mało państw na świecie, które nie mają problemu z demografią. Myślę, że tak będzie to okrągła liczba, czyli koło zera, ponieważ mamy albo państwa, które mają totalny niż demograficzny, albo ma... Tak? Hindusi i islam. Nie. Nie? Mówisz? Nie. Okej. Okay. Jak przypadowo. Ty mówisz, że jest inaczej, to ja podnoszę rączki do góry i mówię, ty się znasz, ja strzelam. Na szybkości. Iran, Turcja, Liban, Liban, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Kuwait. Większość ludności Bliskiego Wschodu. Dzietność poniżej 2 dzieci znacznie. Ktoś mnie zaskoczył teraz. Tak, jeszcze, jeżeli mogę, tak mały, jak przy tym mówimy, takie małą dygresję, to nie jest wcale tak, że tylko państwa Zachodu ulegają kwestiom multikulturalnym. Zapraszam do Zatoki Perskiej. Okay. Natomiast Hindusi przez najbliższe 30 lat będą rosnąć, natomiast oni też świadomie, tylko w inny sposób, obniżają dzietność w swoim kraju. Jasne. I teraz obecnie już to jest około 1,8 dziecka na kobietę, czyli już poniżej progu zastępowalności pokoleń. Natomiast jasne. Na tym tle Stany mogę śmiało powiedzieć, że mają jedną z lepszych sytuacji demograficznych na świecie. No dobrze, na demografia ma przełożenie na ekonomię, tak? To w przypadku takich krajów, no oczywiście nie mówimy o Somalii, bo zaraz ktoś tu powie, Wolski, co ty gadasz, no przecież Somalia i bla, 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 tak? Ale w tym wypadku... To jest ten drugi problem, czyli zbyt szybkie wzrost demograficzny. Natomiast też ciekawostkę powiem ci z twojej, że tak powiem, dziedziny. W Stanach jest 18 milionów weteranów, z czego, żeby cię nie skłamać, bodajże 50% weteranów, to są, czy 8 milionów weteranów, to są osoby aktywne zawodowo, a 4 miliony to są osoby w wieku poborowym. No. Reasumując, Stany Zjednoczone mogą od tak 4 miliony ludzi do wojska. Oni mogą sobie zdublować albo potroić wojska lądowe, UMCS, Marine Corps, po prostu tak, nie? Kwestia sprzętu, a nie braku zasobów osobowych. To jest ciekawe, ale o tym się nie mówi, bo wszyscy mówili, że zasoby osobowe armii chińskiej, zasoby osobowe Rosji. No w Rosji to się okazało być mitem na szczęście, który teraz bardzo boleśnie weryfikuje Ukraina. Natomiast, no tak, nie mówi się o tym, ile mają Amerykanie samej możliwości powołania weteranów, tak? Więc to jest coś niesamowitego, tak. Ale tak, to jest, tam jest fear the real killer, tak? Bój się prawdziwego mordercy. To... Tam jest jeszcze jedna kwestia. Jak wiadomo, jednym z aspektów skorzystania z pewnej pracy, czy służby w tym przypadku, jest podejście do niej. Tak. W Ameryce ponad 60% ludności ma krewnego z bliskiego kręgu, który służył w wojsku. Także myślę, że nawet w momencie ewentualnej mobilizacji Amerykanie nie będą mieli problemu z rekrutem. Tak. Tak, to jest prawda. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o demografię i o wojsko, co bardzo jest widoczne w prognozach amerykańskich dotyczących struktury weteranów w przyszłości, jest to, że w ciągu najbliższych 30 lat czterokrotnie wzrośnie odsetek kobiet weteranów. Czyli Amerykanie już otwierają się świadomie na kobiety w wojsku, na co notabene też moim zdaniem powinniśmy w końcu zrobić. Tak. I ciekawostka jeszcze, przepraszam, jeśli mogę. Służba w wojsku amerykańskim, w przeciwieństwie do kobiet, nie powoduje spadku dzietności wśród tych kobiet. Ciekawe. Tak, natomiast w Korei Południowej jest to ewidentnie widoczne, że ten spadek występuje, tylko tam ta służba jest przymusowa. Mhm, jasne. To jest ta różnica. Dokładnie, także amerykańska demografia, co też istotne, tylko i wyłącznie dwa Stany w ciągu ostatnich 20 lat odnotowały spadek ludności, to niewielki. I też ważne jest to, że migranci, bo to jest główna siła napędowa demografii amerykańskiej, są znacznie lepiej wykształceni i znacznie bardziej aktywni zawodowo niż lokalsi. Oni częściej zakładają firmy niż Amerykanie rdzenni, w sensie obecni, i znacznie częściej uczęszczają na studia. I też tak powiem coś, co może być niepopularne, natomiast Amerykanie otworzyli taki program,
który Biden nazwał największymi sankcjami na Rosję, największą sankcją na Rosję. I to jest otwarcie się na rosyjskich inżynierów, informatyków, generalnie osoby z pewnej listy zawodów, których Amerykanie najbardziej potrzebują. Lista zawodów pożądanych, to co mają Australijczycy przy migracji do Australii, tak? Czy jesteś lekarzem? Tak, nie? Jesteś inżynierem? Dokładnie. Tak. Jesteś politologiem? To już trochę gorzej. I też jedna kwestia, jeśli moglibyśmy porównać Chiny i USA. Językowa. Pokazywałem kiedyś, czy dotarłem kiedyś do badań niemieckich na temat aktywizacji uchodźców ukraińskich. Tam bodaj 10 czy 15% uchodźców dorosłych podjęło pracę. Przypominam, w Polsce ponad 50%. A wynika to z czego? Z bariery językowej. Znacznie trudniej się nauczyć mandaryńskiego niż angielskiego. No i tak przypominam, że parę miliardów ludzi na świecie, Indie na przykład, mówią po angielsku. Tak. Dlatego tak. Amerykanie nie będą mieli problemu z demografią. I właśnie dlatego, Jarku, mówię, że amerykańska demografia jest bardzo nudna. Bo tam po prostu wszystko idzie swoim torem, pokazuje, że nie ma jakichś większych problemów. Oczywiście pojawiają się pewne wyzwania etniczne. Wynika to po prostu z charakteru wielokulturowego społeczeństwa. Tak, ale to jest naturalne, że pewne napięcia będą się pojawiać i wyznikać, i to już jest kwestia polityki władz centralnych. Ja powiem więcej, moim zdaniem w ciągu, czy wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 20 lat struktura etniczna USA będzie na tyle ciekawa, że te napięcia zostaną znacznie ograniczone. Okej, to jest dobre. Po prostu chodzi o napływ dużych Latynosów oraz grup na tyle małych, czyli Azjatów, że nie będą w stanie tworzyć zamkniętych komórek społecznych na terenach miast. Jasne. Ariel, gdybyśmy mieli porównać summa summarum Chiny i USA, demografię. Znaczy, oba już w tej chwili stawiamy na USA, tak? Bo tu już widać, który koń wygrywa. Co więcej, okazuje się, że COVID to bardziej zaszkodził Chińczykom niż pomógł tak naprawdę, tak? Tak, ja ci powiem, że byłem bardzo długo zaskoczony trwaniem chińskiej polityki zero zakażeń. Właśnie do momentu, kiedy Krzysztof nie podesłał mi pewnych danych na temat tego, jak wygląda chińska służba zdrowia, oni naprawdę nie mają wyjścia. Plus tej szczepionki miałem wątpliwą. Nie mogą zrobić tak jak u nas, Bóg rozpozna swoich, tak przepraszam, że mówię, no ale u nas w pewnym momencie tak to wyglądało, czyli świadomie dopuszczamy do zarażenia, wiesz, połowy społeczeństwa, no nadmiarowa liczba zgonów potężna jest w Polsce, to akurat mam dokładne dane, no ale u nas wybrano śmierć kilkudziesięciu tysięcy obywateli, żeby nie drożnąć gospodarki, tak? Czyli Chińczycy wybrali inaczej, tak. Czyli Chińczycy wybrali zarżnięcie gospodarki, żeby nie mieć milionów śmierci, tak? W tej zasadzie. Znaczy, powiem w ten sposób. Moim prywatnym zdaniem, ja nie jestem lekarzem w żaden sposób, natomiast gdyby oni na początku się otworzyli, kiedy ta choroba nie była aż tak zaraźliwa, to jakoś by sobie poradzili. Natomiast dzisiaj, kiedy u nich nie występuje odporność stadna, ponieważ jak to powiedział pięknie niemiecki minister zdrowia, w 2022 każdy będzie po COVID-zie zaszczepiony albo umrze. Tak. U nich ze szczepionką, która nie działa, z małą ilością zarażeń w stosunku do liczby ludności, przy tym poziomie zarażalności, że tak powiem, obecnego szczepu, dla nich to mogłaby być tragedia. To mogłaby być dla nich tragedia, moim zdaniem. To jest też bardzo ciekawa uwaga. Jeszcze jedno. My jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego państwa prawa. Tak. Poszanowania pewnych wartości. Wiem, nie zawsze jest idealnie, ale nie ma na świecie państw miejsc idealnych. W Chinach wystąpił bardzo duży problem u kobiet w ciąży, jeżeli chodzi o lockdowny. Po prostu odmawiano im podstawowej opieki medycznej. I to powoduje, że do momentu, kiedy oni sobie nie poradzą z tą chorobą, wiele kobiet zapewne nie zdecyduje się na urodzenie dziecka. Ponieważ jeżeli jesteś zamknięty, rodzisz w domu dosłownie, bo masz zastawane drzwi od domu, albo bo na przykład nie możesz pojechać po prostu na badania lekarskie, niestety. Dlatego tak USA. Gdybym miał to porównać tak metaforycznie, USA są takim silnym, 30-letnim facetem, który jeździ na motorze, biega, ćwiczy i jest fajnie. Poczuwa takie lekkie bóle, bo to coś tam w tych stawach skrzypi, a Chiny to jest taki pan w wieku przedemerytalnym. Okay. Jeszcze nie emerytura, ale coraz bliżej. Czyli demografia bezwzględnie wskazuje na zwycięstwo USA.
Tak, zauważ w ogóle, jak szybko, ile nam zajęło omówienie Chin, a ile zajęło omówienie USA. Bo tam naprawdę w tym USA się nic nie dzieje, takiego szczególnego. Cały czas ten No sam i trend. co do USA, masz dostępne dobre dane, tak? Tak, tam nie muszę dokopywać się liczby szczepionek na gruźlicę. Na BCG, tak. Tak. Ariel, Też... bo to wnioski tutaj są moje, tak, ja będę w przyszłym tygodniu nagrywał z Krzysztofem Wojczarem, bo umówiliśmy się, żeby też porozmawiać o Chinach. Natomiast no moje wrażenie jest takie, że jeżeli Chińczycy mają odwalić coś głupiego, to do końca dekady. Jest to możliwe, jak najbardziej. Bo potem Natomiast... demografia im zapuka w drzwi i po knock knock who's there, demografii, tak? Tak, natomiast ciekawe jest to, że cokolwiek Chiny nie zrobią, to i tak demografii nie zmienią. Zbyt duża skala i Tak, zbyt oczywiście. połączenie czynnika komercyjnego, czy kulturalnego, czyli komercja z polityką państwową, no, spowodowało Dlatego bardzo mnie sytuację, niepokoi która... kwestia Tajwanu, kwestia ludności Tajwanu, która byłaby łakomym kąskiem dla Chin kontynentalnych. Też niekoniecznie, bo tam dzietność też jest na poziomie jednego dziecka na kobietę, oni są też bardzo starym społeczeństwem. Tak, tylko chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że to jest to, o czym opowiadałem tobie, jak przedstawiałem tobie tą koncepcję moją, dlaczego Rosjanie zaatakowali Ukrainę, tak? Czyli, że nagle, jeżeli wchłaniasz 14 milionów obywateli, jednak młodszych, jakby nie patrzeć, no to w tym momencie zyskujesz demograficznie, tak? Na krótką metę, ale zyskujesz. Więc to Dokładnie. jest trochę jak ten człowiek, który tonie, ale odbija się od dna, żeby jeszcze złapać haust powietrza, tak? Zanim pójdzie na dno. I no w przypadku Rosji to jest jeszcze taka kwestia dużych prac z mojej strony, ale coraz bardziej jestem przekonany, że ta agresja to miała miejsce z przyczyn naprawdę XIX-wiecznych. Jeżeli mogę Natomiast. o Rosji, coś zabawnego ci powiem. Ostatnio czytałem dane rosyjskie na temat demografii. Pięć nacji, które najczęściej przyjeżdżają po wojnie już do Rosji. Jak się była podana suma osób, ile przyjechało. Jak się sumowało te nacje, to ta suma była wyższa niż ogólna. No. Oficjalne dane rosyjskie. No, to witamy tam, gdzie wiesz. No, to są dane rosyjskie. Natomiast no, mnie to przeraża, ponieważ to pokazuje, jeżeli chodzi o Chiny, że Chińczycy, no, jeżeli coś będą chcieli odpalić, to będą chcieli odpalić do końca dekady, no bo potem nie będą w stanie, tak? Inna sprawa, że historia zna kupa przykładów krajów i konfliktów, gdzie ktoś nie był w stanie i nie powinien, a jednak zaczynał wojnę. To czasami się nie kieruje prostym rachunkiem ekonomicznym czy racjonalności. Ariel, dziękuję Tobie bardzo. Ja Naprawdę również. uważam, że to jest jeden z ważniejszych odcinków na kanale, tak jak był odcinek z panem pułkownikiem Płatkiem z Agencji Uzbrojenia, tak jak z kilka ważnych odcinków z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim. Tak ten odcinek, który jest możliwy do nagrania dzięki twojej fachowej wiedzy. Dziękuję. Arielu, bardzo, bardzo tobie dziękuję. Miłego dnia ci życzę. Miłego dnia. Dzięki Powodzenia. wielkie. Trzymaj się. Hej. I to by było tyle, drodzy widzowie, jeżeli chodzi o temat USA versus Chiny w kwestii demografii, społeczeństwa, a co za tym idzie po części gospodarki. Jak sami widzicie, Chińczycy są w sumie na straconej pozycji, ale to niestety nie oznacza, że nie mogą wywołać konfliktu. Moje odczucie jest takie, że wprost przeciwnie, raczej zdecydowaliby się na szybszą konfrontację, póki są jeszcze w miarę silni, niż na odwlekanie tej konfrontacji w czasie. Niedobry to prognostyk dla świata i dla nas. Natomiast kończąc tą niewesołą konkluzję, zapraszam na niedzielę albo poniedziałek na obejrzenie odcinka ukraińskiego. Jeszcze nie wiem, czy uda mi się go zmontować do niedzieli. No i chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować marce Rocket Job za zostanie partnerem kanału oraz zachęcam do odwiedzenia portalu rocketjobs.pl. Chciałbym również podziękować moim wspaniałym patronom, którzy wspierają mnie w programie Patronite. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!